Dzień dobry, Krzysiu.net. Dziś przedstawię sposób na żelki. W internecie jest dużo sposobów na stworzenie własnych żelków, jednak ten sposób charakteryzuje się tym, że są one łatwe do zrobienia i bardzo tanie. Nie trzeba nic specjalnie mieszać, dodawać, robi się je tylko z galaretki. Przedstawię również, jaki sprzęt trzeba kupić, czyli właściwie to są foremki i strzykawki, które pomogą przy nalewaniu tych żelków. Więc zapraszam do kuchni i zaraz wszystko po kolei wyjaśnię, jak i gdzie i za ile co kupić. A więc jesteśmy już w kuchni i przedstawię, jakie składniki potrzebujemy. Będą to żelki dwukolorowe, bardzo fajne na Sylwestra, bardzo atrakcyjnie wyglądają. Będziemy potrzebowali dwóch galaretek, jakieś dwukolorowe, tak żeby smaki pasowały. W moim przypadku jest niebieska galaretka. Jest to taka fajna seria kolorowych galaretek z firmy Wodzisław. Oraz truskawkowa. Galaretka musi mieć 75 gramów. To jest na pół litra wody normalnie. Czyli to większość galaretek właśnie jest... ma taką wagę. Galaretkę mieszamy w 130 ml wody. Zaraz jeszcze do tego wrócimy, ale w ogóle czemu z galaretki robi się żelki? No wystarczy spojrzeć na skład jakichś zwyczajnych żelków. Jest dokładnie to samo, czyli aromat, żelatyna, coś do słodzenia, cukier najczęściej. I kwas cytrynowy. Dokładnie to samo jest w galaretce, różni się tylko ilością wody. Następnie potrzebujemy... dwie galaretki, koszt 2 zł. Za obie. Następnie potrzebujemy foremki. Foremki te są akurat kupione w sklepie Pepco, ale można kupić bardziej powszechnie w sklepach Fresh. Tam kosztują 7 zł. Te akurat były za 4 zł. Można też kupić różne kształty w internecie. Strzykawka. Strzykawka nam się przyda do tego, żebyśmy mogli te żelki fajnie nalać. Jest taki prosty sposób i myślę, że naprawdę się opłaca. W aptece kosztuje około 20 do 50 groszy. Najlepsza jest taka 20 ml z takim plastikowym tłokiem, nie z żadnym gumowym. I kieliszek. Kieliszka używam akurat do odmierzenia 130 ml wody. A więc zabierzemy się do gotowania. Do garnka nalewamy 130 ml wody, czyli można odmierzyć przykładowo dwoma kieliszkami. To jest 100 ml i do tego te 30 ml strzykawką odmierzyć. Ja używam chłodnej wody, przegotowanej, ale chłodnej. I do tej wody wrzucamy całą paczkę galaretki, lekko zamieszamy i po 15 minutach zaczyna się robić taka gęsta masa. Tu czasami bardziej, czasami mniej, tym się nie trzeba przejmować. Wtedy taką galaretkę podgrzewamy przez około 5 minut, tak żeby się cała żelatyna rozpuściła. Już po paru minutach mamy wszystko rozpuszczone. Nabieramy wtedy do strzykawki, całą strzykawkę możemy nabrać tej masy i nalewamy do foremek. Tutaj trzeba uważać, ponieważ połowa wysokości to nie jest połowa objętości zazwyczaj, więc w tych żelkach akurat muszę z 2/3 wysokości nalać, żeby były dwa kolory. I trzeba też pamiętać o tym, że kolor, który ma być na górze w żelkach, trzeba dać jako pierwszy, no, ponieważ żelki się potem obróci i będzie odwrócone. W ten sposób nalewamy wszystkie
wszystkie foremki. Z takiej jednej galaretki wyjdzie nam około 200 ml żelków, bo sama galaretka też dużo zajmuje. Przepraszam, w ogóle widzę tutaj już, że będą duże szumy na tym filmie, ale no niestety taki mam teraz sprzęt. W ten sposób nalewamy wszystkie do wszystkich foremek. Tutaj wyjdą około dwie foremki z takich dwóch galaretek. Dwie, nawet może więcej. Nalewamy wszędzie i zostawiamy na około godzinkę, najwyżej godzinkę w lodówce. Można też dłużej, ale godzinka, czy czasami pół godziny przy otwartym oknie wystarczy, tak żeby były już dość twarde te żelki. Żelki są już nalane. Jednak wyszło troszkę więcej niż dwie foremki, ale najwyżej jak ktoś ma tylko dwie, no to można zrobić część żelków jednokolorowych. Właśnie tak gdzieś, nie wiem czy to będzie dobrze widać, może przy tych bananach nie jest do końca nalane. O, tutaj też widać w miarę. Ale trzeba teraz umyć to, co zrobiliśmy. Będziemy drugi raz to samo robili potem. Umyć najłatwiej w gorącej wodzie i bezpośrednio po robieniu. Później jest wiele trudniej, też się da. Jakby coś właśnie gorąca woda, jak najbardziej gorąca, bez problemu domyje, po prostu rozpuści tą żelatynę. Jeszcze chciałem powiedzieć, że nie trzeba wcześniej namaczać tej żelatyny, ale jest wiele łatwiej ją potem rozpuścić, bo mi tutaj zajęło rozmieszanie tej żelatyny około 1,5 minuty, może 2 minuty, a czasami bez zamoczenia wcześniej. Trzeba to robić przez nawet 10 minut, więc mimo wszystko myślę, że tak jest najlepiej. To spotkamy się, jak już będą troszkę przeschnięte żelki, troszkę stężałe i będziemy robić kolejny kolor. No i mamy drugą galaretkę rozpuszczoną. Żelki już trochę stężały. Dałem je do zamrażalnika na chwilę, wcześniej troszkę na okno i już są dość twarde, na pewno się nie wylewają w żaden sposób. I najlepiej powoli nalewamy kolejną warstwę. Za ten czas jeszcze powiem o jednej ważnej rzeczy. Czemu często żelki z przepisów nie smakują tak jak normalne żelki? No jest najczęściej tym spowodowane, że albo w przepisie jest za dużo żelatyny, bo widziałem w wielu przepisach no nawet 9 łyżeczek na 100 ml żelatyny i faktycznie one się robią takie twarde, takie żelkowe, tylko że niestety smakują żelatyną zbyt. No, dla sukcesu wystarczy te żelki wyjąć po paru godzinach. One są wtedy takie galaretkowate, ale potem je zostawić jednak na parę dni najlepiej w lodówce. Niech sobie tam spokojnie leżą. Wiem, że jest ciężko wytrzymać, ale jak sobie poleżą, zrobią się takie typowe żelkowe. Myślę, że jak na Sylwestra by się robiło, to około 27 jak się zrobi, to będą odpowiednie na Sylwestra właśnie. Więc nie trzeba, jak się robi inne żelki, nie trzeba dużo żelatyny za to poczekać, wyjąć z foremek i potem poczekać, aż się zrobią troszkę twardsze, troszkę takie bardziej żelkowe. No i spotkamy się jeszcze na wyjęciu żelków. Powiem też, jak najlepiej wyciągać te żelki, bo tutaj to ma być takie kompletne dla nowicjusza, wszystko od początku, czy już było mycie. Jeszcze powtórzę z tą galaretką. To było 130 ml chłodnej wody. Wsypujemy tą galaretkę, zamieszamy, czekamy 15 minut, po czym podgrzewamy na wolnym ogniu cały czas mieszając, aż się rozpuści żelatyna i wtedy przelewamy do foremek i tak samo z drugą galaretką. No i ostatnia rzecz, czyli wyciągamy żelki. Kilka już wyciągnąłem, nie wszystkie się dobrze wyciągnęły, jak tu widać, ale jeśli źle się wyciągają, należy jeszcze troszkę poczekać z wyciąganiem, potrzymać troszkę w lodówce. Ta konsystencja jest już taka w miarę do jedzenia, ale jednak jak chce się bardziej żelkowe, no to trzeba poczekać te kilka dni.
No i teraz jak wyciągać, dam tu na przykładzie jakieś przykładowo gruszki, naciskamy troszkę z boku, tak to z tej strony wygląda troszkę z boku, tak żeby te krawędzie odeszły i wtedy na środku, zresztą każda foremka ma jakieś swoje, swój sposób na wyciąganie, myślę, że z doświadczeniem się uda, a tak to wygląda mniej więcej, takie kolory. Tutaj jeszcze przyniosłem na wszelki wypadek te pojedyncze żelki, te niebieskie, akurat banany się ciężej wyciągają, ale może mi się uda pokazać, no troszkę się rozwalił, nawet spadł. Jak zwykle coś się musi stać, no ale kolor jest taki, więc widać, że takie bardzo nietypowe. Jeszcze dla właściwych kolorów umieszczę zdjęcia na krzysiu.net. Tak samo będzie tam przepis w formie pisemnej. Jeszcze tylko szybko podliczę koszty, czyli za dwie foremki minimalnie dwie foremki trzeba zapłacić gdzieś od 6 do 14 zł. Jak się uda, jak się nie uda, to można też na Allegro spróbować taniej. Strzykawka 50 groszy, no czyli liczmy około 10 zł za foremki i strzykawkę. I do tego wystarczy zaledwie, wystarczą dwie galaretki, czyli tych kosztów za każdym razem mamy 2 zł za 400 gram swoich żelków. Możemy też próbować inne kolory robić, inne smaki, pojedyncze się jeszcze łatwiej robi. No i myślę, że warto, też bardzo lubię połączenie, chyba moje ulubione, truskawkowa z brzoskwiniową, wtedy truskawka na dole, tak jak tutaj, na dół brzoskwinia i brzuszek jest czerwony, czy tam cokolwiek jest czerwone, a obwódka jest żółta, wygląda to jakby tak płomieniście. No, proszę spróbować samemu, myślę, że warto. Foremki zwyczajne do lodu, silikonowe, więc roboty mało i polecam. Dziękuję bardzo. Jeśli byście mieli jakieś zastrzeżenia, proszę pisać. Oczywiście jeśli chcemy żelki bardziej jakieś w swoim rodzaju, to jakieś swoje smaki, to musimy robić troszkę więcej, kupuje się żelatynę, ale to może następnym razem przedstawię takie moje ulubione, z czego ja robię, jeśli nie z galaretki, ale od czasu, kiedy odkryłem z galaretką, po prostu wyszło, że jest prościej. No to wszystko, jeszcze raz dziękuję za uwagę i smacznego, do widzenia.